Jestem we Lwowie na ulicy Teatralnej. Tutaj wchodzę do Muzeum Wyszywanych Ikon. Nie tylko są ikony, ale są różne stroje ludowe wyszywane. Wchodzimy tutaj. Dobrego dnia. Tu jest część sklepowa, można tutaj nabyć różne ubrania, bluzki, spódnice, wyszywane rzeczy ręcznie. To jest jedyny chyba taki sklep, tak dobrze wyposażony we Lwowie, przy ulicy Teatralnej. Jaki to jest numer? 26. Numer 26. Bardzo ciekawe są rzeczy do nabycia. Zapraszam turystów, żeby mogli się zaopatrzyć. I tu jest w drugim pomieszczeniu, mamy część wystawową i tutaj są wyszywane ikony. Dobrego dnia. Tutaj jest pani Natalia, która opiekuje się tą ekspozycją i myślę, że powie nam kilka słów na temat tych ikon, które są wyszywane i tu jest postać centralna. Autor Dmitrij Blażejowski, urodził się w 1910 roku, przeżył 101 lat. Piękny wiek. Zaczął haftować ikony. 60 lat. Mając 60 lat zaczął haftować ikony. I wszystko zrobił za 40 lat. Wszystko, wszystkie jego prace, a ich jest dużo, 350 ikon. 350 ikon, to jest autor tych ikon. I to są wszystko postacie, jakieś święte. Tak, wszystkie święte to jest Oranta, Kijów. Dawna taka ikona ozdobiona w takim soborze sofijskim. Także jest ikony Matki Bożej, cudowne ikony. Wszystkie haftowane. To są, które są? Oto wszystkie tutaj. Na tej części. Jakie robili cuda, nieustającej pomocy, Bełsko-Częstochowska. To jest Bełsko-Częstochowska. Też haftowana. I mamy takie wzory, że można sobie też zrobić samemu, tak. Jest lwowska, trybowiańsko-lwowska ikona. A w oryginale gdzie ta lwowska jest? W cerkwi Jura. Cerkwi Jura. A ta jest gdzie? W Częstochowie na Jasnej Górze. Na Jasnej Górze, ta Bełsko-Częstochowska. Tak, mamy taka zarwanicka, też bardzo ładna ikona z Ternopolia, tak? Mhm. Poczajewska, Krechiewska. Poczajew, tam gdzie jest monastyr. Tak. Krechów. I tak jest taka kozacka ikona. A, Krechiw to ten, co jest tutaj koło... Koło Żołkwi. Tak. I bardzo ładnie jest też po imionach ikony. Wszystkich świętych po imionach. Męczenników i męczennic. Święta Barbara, Święta Justyna, Święta Julia, Weronika, Halina, Natalia, Elżbieta, Irena. To taka patriotyczna tema i też jest święty ukraińskiej greko-katolickiej cerkwi, Blażenie. I tutaj mamy święty Andrzej, apostoły. Apostołowie. Tak, apostołowie. Święty Męczennik. Także dużo jest. Ile wszystkich tych eksponatów jest? 350 sztuk. A tutaj jest takie ikony strasne. Pan Jezus nad Jerozolimem. Pieta. To ostatnia praca autora. Wykonana im na 99 roku życia. A, autor, który przypomnę, nazywał się
Dmitrij Błażejowski. Błażejowski zrobił tą ikonę mając 99 lat. Coś niesamowitego. Bardzo zdolny człowiek musiał być. I sam ten muzeum on ozdobił. Za jego życie jeszcze. Mhm. I tutaj są też bardzo ładne ikony. I można haftować. Mamy takie wzory. I można to wszystko, Mikołaj, Święty Piotr, Justyn, takie po imionach. Też jest krasnobrodzka ikona Matki Bożej, Sambor. Takie znane ikony. Zakarpacka, tak. Jarosław, Holm, Ochtyrka, Czerniejewska, Kraków, tak. I też jest po imionach świętych, tak. Wszystkie wzory jest opracowane i można sobie haftować, kto to lubi. Czy pani haftuje? Tak. Oczywiście. Bardzo piękne ekspozycje, przypomnę, mieści się to muzeum we Lwowie przy ulicy Teatralna 26. 26 i czynne tak. Jest? Wszystkie dni. Tak, tygodnia. Tylko poniedziałek jest nieczynne, tak jak muzea. A w godzinach od której? Z 10 do 18. Do 18. Zapraszam pani wszystkich. Zapraszam. Pięknie. Jedyne muzeum w Ukrainie haftowane ikony. Jedyne. Pięknie. Tak. Naprawdę piękne rzeczy. Zapraszamy wszystkich państwa. Tych, którzy... Dziękuję. No, ja również pani dziękuję. Miłego dnia i do spotkania. Do widzenia. Dziękuję.